Gorący okres prezentowy już się zaczął, a ja mam dzisiaj dla Ciebie listę najfajniejszych rzeczy, jakie możesz kupić na święta komuś, kto lubi buty, streetwear lub modę. Co roku w okresie Cyber Monday, Black Weeków, Black Fridayów i innych zawsze rozpoczynamy szukania prezentów dla naszych znajomych, dla naszych bliskich i też czasami dla siebie. Dlatego postanowiłem dzisiaj zrobić listę, na której pokażę Ci kilka fajnych propozycji, które można kupić niektóre taniej, niektóre drożej, ale na pewno znajdziesz coś dla siebie. A zacznijmy sobie od Nike, ponieważ na Nike jest mega promocja i z kodem SPRINT23 mamy praktycznie 25% na większość rzeczy, jakie są na Nike. I poczynając od tych, które najbardziej nas interesują, czyli rzeczy na święta, jest także świąteczna kolekcja. Na niej możemy znaleźć na przykład skarpetki z tych tańszych rzeczy, które także wpadają właśnie na te kody. Praktycznie cała ta kolekcja wpadła na kod minus 25%, więc wszystkie te rzeczy są nieco tańsze. I właśnie te skarpetki zielone lub czerwone możecie kupić też na promocji. Są to skarpetki, które już mogliśmy zobaczyć na niektóre okresy świąteczne. Nike je przewraca co jakiś czas właśnie do sprzedaży. Teraz wchodzi na niej właśnie kod SPRINT23. Jeżeli chcecie komuś kupić jakiś taki tańszy prezent, no to jest na pewno jakaś opcja. Drugą będzie na pewno czapka, ponieważ czapkę też znajdziemy od Jordan Brand właśnie też na tym kodzie. Ona kosztuje wtedy nieco ponad 100 zł. Czarno-czerwona, całkiem spoko, ze świątecznymi motywami. Dosyć mało mamy takich rzeczy typu Adidas, Nike, Puma, Reebok i tym podobne, które by miały jakieś świąteczne motywy, szczerze mówiąc, ale tą czapkę na pewno tutaj znajdziecie. Jeżeli chodzi o kolejne rzeczy właśnie z tej kolekcji, to mamy także bluzy. Bluzy można kupić za okolice 260 zł na promocji i to wydaje mi się być spoko opcja. Jest to już trochę więcej pieniędzy, ale nie jakoś super dużo. Te bluzy zazwyczaj są całkiem spoko jakościowe, ponieważ bluzy Jordan Brand i Nike raczej wyglądają ok pod względem jakości. Ja już niektóre mam bardzo długo i te wydaje mi się, że też będą na pewno Wam się sprawowały przez jakiś dłuższy okres czasu. Jeżeli chodzi o motywy świąteczne, zawsze mniej więcej tak to wygląda. Białe grafiki na czarnej bluzie. Mamy także jedną bluzę z Jordanem, który jest oczywiście taki jako Jumpman logo i z gwiazdkami, które gdzieś tam od niego odchodzą. To też jest całkiem fajna bluza świąteczna i wydaje mi się, że nawet ładniejsza od tych wcześniejszych z tej kolekcji, ponieważ trochę ona jest taka, wiecie, całoroczna, nie tylko świąteczna, może trochę te gwiazdeczki, takie, wiecie, cekinki dają takiego świątecznego vibe'u, ale nie bije tak nią aż jak tymi poprzednimi. Jeżeli chodzi o bluzy na Nike, to mamy też za 202 zł bluzę razem z Undefeated. Jeszcze jest większość rozmiarów i to mnie mega dziwi, ponieważ z Undefeated praktycznie bluzy jeszcze 5 lat temu albo 6 lat temu jakby wychodziły w ogóle kolekcje z Undefeated, no to ona by znikała praktycznie w mniej oka. Teraz możemy je dostać nawet na promocji i to jest bardzo spoko, ponieważ 202 zł za tą bluzę jest to super cena, nie jest to żadna świąteczna rzecz. Ale na święta na pewno komuś warto kupić, ponieważ ona będzie dobra jakościowo za 202 zł i taka mega uniwersalna. Jeżeli ktoś lubi jakieś kolory pomarańczu na swoich bluzach, no to tutaj będzie zadowolony. Rzeczą na taki mega promocji, która się raczej nie zdarza, jest to koszulka Nike Qatar, która ma taki dosyć duży graphic tee i zazwyczaj te graphic tee one wchodzą na promocję, ale jest to mniej więcej 100 zł, wtedy 110 zł. Raczej rzadko się zdarza, żeby to było taniej. Tutaj możemy ją kupić za 86 zł. Jeżeli ktoś lubi takie bardziej wakacyjne klimaty, no to tutaj to jest na pewno idealna dla niego koszulka. W pełnej rozmiarówce na spokojnie możecie ją kupić i dalej działa na nią kod. A jeżeli chodzi o buty, to możemy także kupić poniżej 300 zł danki. Jeżeli komuś z Waszych znajomych albo nie wiem, z Waszej rodziny ktoś bardzo chciał jakieś danki, no to teraz jest opcja chyba najtańsza kupić właśnie te buty. One wychodzą poniżej 300 zł, 290 zł jakoś tak. Bardzo uniwersalne kolorystyki, zazwyczaj są to białe z jakimś suszem, załóżmy tutaj niebieskim. Wyglądają one całkiem ok, jeżeli ktoś lubi właśnie taki vibe butów, które zazwyczaj mają większość kolorów białego plus jakiś dodatek koloru, który lubi, no to na pewno będą buty takie, które mu się spodobają. Kolejne, już nieco droższe, to Jordany jedynki, o których już dosyć sporo gadałem. Lowy, Black Cementy i także High Black Cementy. One są na mega promocji. Te buty są według mnie jednymi z najbardziej niedocenianych w tym roku. Bardzo uniwersalne, super pasujące do outfitu. Ja sam się zdziwiłem, jak może pasować ten print przy okazji kupna Dunków SB z Atmos. One miały taki elephant print w większości buta, powiedzmy. No, miały elementy tego elephant printu. Myślałem, że nie będę z nich chodził za często właśnie przez to, bo nie wiedziałem, co do czego to przypasować. Ale potem tyle w nich chodziłem, że aktualnie musiałem je odstawić do szafy, bo bym je zajechał już tak na maksa po prostu. Jeżeli chodzi o Adidasa, no to mamy trzy rzeczy, powiedzmy, naciągane, ponieważ ta trzecia to bluza za ponad 900 zł. I dla mnie to głupota i pokazuję Wam tylko w ramach ciekawostki, ponieważ no ona kosztuje za dużo i wydaje mi się, że na spokojnie ona trafi na jakieś promocje. Druga bluza jest ponad 400 zł.
Też to jest dosyć dużo pieniędzy, ale raczej nie mamy żadnej alternatywy za bardzo na Adidasie, żeby kupić coś świątecznego. Jeżeli komuś się spodoba, no to także będzie mógł właśnie sobie taką sprawić na święta. A tą rzeczą, która według mnie jest najbardziej opłacalna, to fleece od Adidas za ponad 400 zł też. Ale jeżeli chodzi o takie fleece, no to raczej ciężko je znaleźć gdzieś u konkurencji jeszcze z takim, powiedzmy, polarkowym materiałem na zewnątrz, które byłyby dużo tańsze, może na pewno na jakichś promocjach, ale raczej Nike i inne sportowe marki, raczej te fleece nie lądują na żadnych promocjach, albo ciężko je kupić właśnie w takich motywach, to raczej te kurtki takie z polarku możemy znaleźć na jakichś sieciówkach, dużo taniej, ale jeżeli chodzi o Adidasa i tym podobne, no to raczej ciężko. Jeżeli chodzi o Nike, to mamy jeszcze Jordany 1 Satin Bready, które no nie rozprzedały się, są praktycznie w całej rozmiarówce, wydaje mi się, że one mogą trafić na jakieś promocje, ale na razie nie są. Na razie kosztują za retail, może na SK Store będzie szybciej promocja na nie, ale na święta no to jest to chyba idealna parka, ponieważ ten materiał taki właśnie satynowy no idealnie pasuje do choinki, w ogóle kolorystyka też pasuje do świąt i pod tym względem no idealnie pasują po prostu. Jeżeli chodzi o inne marki, to mamy też bluzy za okolice 200 zł na Relap. To są na pewno super cozy bluzy, które są też dobre jakościowo jako tako. I na pewno, jeżeli będziecie chcieli kupić swojemu znajomemu, swojej rodzinie komuś, no to ktoś powinien być zadowolony z nich, ponieważ one wyglądają całkiem spoko, jeżeli chodzi o takie cozy bluzy do chodzenia na co dzień. No to wydaje mi się, że w Polsce to jest raczej topka. Przejdziemy sobie teraz do akcesoriów, a pierwszym z nich są plakaty. I to będzie trochę autopromocji, ponieważ to jest mój plakat, który stworzyłem. Możecie go znaleźć na Instagramie i napisać do mnie prywatną wiadomość. Jest on za 65 zł plus wysyłka, w zależności gdzie tak naprawdę się dogadamy. Jeżeli chodzi o Wrocław, Rybnik, rejon Śląska, to możemy się spotkać na Mita. Jeżeli inne rejony Polski, no to oczywiście wysyłam te plakaty. Jest to plakat, który sam stworzyłem, All I Want For Christmas Is Shoes, prosty przekaz. Bardzo dobrym przyjęciem się spotkał, dajcie mi znać w komentarzu, co o nim myślicie, według mnie wygląda całkiem spoko. Jeżeli chodzi o cenę, to wiem, że każdy ma tutaj swoją, powiedzmy, opinię na ten temat. Ja sprawdzając rynek po hype plakaty, po różnych stronach typu Shopee i tym podobne, no jest tego naprawdę bardzo dużo. Ale plakaty na przykład takie już porządniejsze, gdzieś tam na hype plakaty właśnie w obramowaniu, w ramce, no to kosztują w granicach 80-90 zł, trzeba za nie wydać. To jest plakat A3, więc dosyć duży i 65 zł według mnie to jest całkiem okej cena. Także jeżeli chcecie sobie taki nabyć, no to zapraszam Was do postu na Instagramie, który widzicie. A jeżeli chodzi o kolejne rzeczy z akcesoriów, to mam także rzecz, którą dostałem od SNS Cell, która mi się dosyć spodobała i są to akcesoria, które na pewno osoby, które lubią buty, no to się nie spodobają. Pierwsze z nich to bryloczki. Ja sam dostałem od swojej dziewczyny właśnie kilka takich parę lat temu i do teraz noszę je gdzieś tam przy kluczach. No to jest coś, co na pewno się komuś przyda, jeżeli macie jakieś prezenty w szkole do jakiejś tam ilości złotych i wiecie, że ktoś lubi buty, no to takie bryloczki są całkiem spoko opcją. Dodatkowo mamy także lampki LEDowe. To Wam pokażę tutaj, nie będę Wam tutaj pokazywał, ponieważ ona jest przeźroczysta, ale zmienia kolory i wygląda według mnie bardzo ładnie. Bardzo fajnie się prezentuje, w szczególności jak pracujecie sobie gdzieś tam w nocy albo oglądacie coś w nocy i wiecie, jakiś film i to świeci gdzieś tam obok, no to prezentuje się to bardzo ładnie. Możecie sobie sprawdzić stronę SNSL, są tam też klocki Lego w kształcie butów. Naprawdę dosyć sporo rzeczy takich, powiedzmy, streetwearowych, które no raczej każdy gdzieś tam kojarzy, jeżeli lubi streetwear, które może właśnie zakupić na tej stronie. Kolejną rzeczą, którą możecie komuś kupić, są oczywiście książki. Książki związane w jakiś sposób właśnie z naszą kulturą. Jedną ciekawą, którą zobaczyłem, jest Historia Klocków Lego i to wydaje mi się być dosyć ciekawą lekturą, ponieważ jest to jeden z największych brandów takich, który aktualnie jest mega popularny w ogóle, możemy go kupić. Oczywiście jest też książka od Virgila Abloh i Off-White'a, zielona, którą możecie znaleźć na Warsaw Sneaker Store. Dalej jest tam dostępna, ona kosztuje dosyć dużo, ponieważ to jest 300 zł, to jest dużo jak za książkę. Kobyła po prostu, ale jest to taka ikoniczna książka, można to nazwać, ponieważ jest to chyba jedna z najbardziej rozpoznawalnych książek streetwearowych na całym świecie i jednych z paru, które większość osób gdzieś tam kojarzy. Kolejną książką, która jest mega popularna, jest oczywiście przewodnik po edycjach limitowanych. One kosztują bardzo mało, 30-40 zł, to jeżeli chcecie kupić taniej jakąś książkę, to też jest spoko opcja, ponieważ tam jest dosyć dużo fajnych grafik, dosyć dużo butów, które wychodziły właśnie we współpracach z Adidas i z innymi markami. Jest tego tam naprawdę masy. Jeżeli ktoś wchodzi w świat streetwearu i w świat butów, no to tu powinien być zadowolony, ponieważ większość tych modeli raczej nie powinien kojarzyć, ponieważ tam są dużo starsze modele.
Kolejną taką książką, mega popularną, jest książka Phila Knighta. Ta książka już od kilku lat jest po prostu w topkach właśnie takich prezentów gdzieś tam streetwearowych na całym świecie. Ale nową książką, która ostatnio gdzieś tam ja ją zobaczyłem, nie wiem czy ostatnio wyszła, ale ostatnio ja ją przynajmniej gdzieś tam odkryłem, jest Streetwear is not fashion. Jest to książka warta około 100-120 zł, także tu akurat cenka całkiem okej. Bardzo duża, możemy tam zobaczyć bardzo dużo informacji na temat właśnie streetwearu i ta dosyć kontrowersyjna teza mocno zachęca do przeczytania tej książki. Jestem bardzo ciekawy, czy ktoś z Was ją kiedyś czytał. Ja sam jej nie miałem, zaciekawiła mnie bardzo podczas oglądania, właśnie przeglądania do odcinka rzeczy, które możemy kupić i wydaje mi się, że jest to jedna z ciekawszych propozycji, jeżeli chodzi o książki. Następną rzeczą będzie coś dla ludzi, którzy oczywiście lubią brudzić buty, czyli zestawy Crepa i innych tego typu produktów, które możemy znaleźć w sieci. Terrago ma też swoje zestawy, Crep ma swoje zestawy i możemy teraz zobaczyć dużo różnych innych marek, które wchodzą w świat butów ze środkami do czyszczenia. Te Crepa są najbardziej dostępne, najłatwiej dostępne. Możecie je znaleźć na e-obuwie, możecie je znaleźć na różnych stronach buciarskich, praktycznie wszystkich. I tutaj na pewno ta dostępność robi dużo, ponieważ no, gdzie nie wyjdziecie na stronę, to możecie sobie zakupić taki zestawik. Są one w różnych cenach od 50 do 200 zł tak naprawdę. Im większy, tym więcej rzeczy tam macie. I to też na pewno będzie rzeczą, którą się ucieszy ktoś, kto po prostu gdzieś tam lubi buty, ponieważ no to zawsze się przydaje i jakieś protektory i do czyszczenia rzeczy i jakieś ścierki, szmateczki, no i jest tego tam naprawdę bardzo dużo do wszelkiego rodzaju materiałów. Jezus, nagrywam ten odcinek, jestem chory i nie wiem czy to słychać mocno, ale wydaje mi się, że tak, ale już tutaj umieram, więc powoli kończymy. Ostatnią rzeczą będą skarpetki i zestawy skarpetek Happy Socksów. Tych skarpetek też możecie znaleźć praktycznie wszędzie pełno masę. Tutaj na Answer możecie sobie znaleźć taki zestawik z czteropakiem, z pięciopakiem, z dwupakiem. Dosyć dużo właśnie tych skarpetek z opakowaniem już takim świątecznym. Więc to też na plus, że nie musicie potem, wiecie, kombinować tego i pakować w jakiś tam sposób i używać multum papieru, tylko macie już to zapakowane. No i na pewno jakieś skarpetki takie z motywami świątecznymi, jeżeli wiecie, że ktoś ich nie ma, ponieważ jeżeli wiecie, że ktoś już ma dużo takich skarpetek, nie kupujcie mu tego, bo ja już sam w szafie mam multum, ale jeżeli wiecie, że ktoś przebąkiwał, że nie wiem, w sumie chciałby jakieś takie na święta, ponieważ to w okresie, nie wiem, tych 5 dni albo tygodnia, to prawie codziennie chodzimy w takich skarpetkach, żeby wyglądało fajnie i fancy w domu, no to to też na pewno jest dobra opcja. Także to wszystkie propozycje, które dzisiaj dla Was zebrałem. Jestem ciekawy, czy Wam się podoba. Dajcie mi znać, jak się Wam spodobał plakacik. Jeżeli się spotka z dobrym odbiorem, a na razie przynajmniej tak jest, to na pewno będę robił jakieś kolejne. Także obserwujcie mnie na Instagramie i oczywiście widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć!